niewiary naszej tknie. Boga godzi co dziewicą, dziewicą. Usłysz nas, Matko nasza, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia, to wspaniały dzień, który daje nam Pan. A z wysokości nieba spogląda kapelan ksiądz Władysław Gurgacz i jego żołnierze. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich. To często się nie udaje, ale tak jak umiem, tak to uczynię. Na oborskiej hali nie było przy tym ołtarzu jeszcze nigdy tak wielu kapłanów, dlatego serdecznie pozdrawiam tych z Krakowa, tych tu z okolic Sącza, i tych ze Starej Wsi bardzo, bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiam żołnierzy, którzy jeszcze żyją, którzy kochali Boga i Polskę bardziej niż my. Chcę bardzo serdecznie i ciepło pozdrowić panią Marię Kuczmę, siostrzenicę księdza Gurgacza, która krzyż pośmiertny księdza Gurgacza otrzymała w Nowym Sączu. Przedstawiciel pana prezydenta wręczył ten krzyż na jej ręce, a krzyż jest w Starej Wsi. Pozdrawiam też pana Stanisława Gruszkę z Jabłonicy. Miło mi dzisiaj pozdrowić, ale jestem z wami w bólu. Solidarni 2010 z Krakowa z panią Zuzanną Kurtyka. Pozdrawiam. Solidarni 2010 z Nowego Sącza. Miło mi pozdrowić parlamentarzystów tak ziemi sądeckiej, jak i tarnowskiej. Bóg zapłać, że jesteście z nami. Wczoraj łączyłem się telefonicznie z panem ministrem Antonim i powiedział, że musi być na ziemi Piotrków Trybunalski, bo tam się pobili i trzeba poratować. No i tam pojechał poratować, nie może być z nami. Pozdrawiam samorządowców. Pozdrawiam poczty sztandarowe. Pozdrawiam szkołę z Maciejowej Świętej Księgi ze swoim dyrektorem. Pozdrawiam harcerzy ZHR. Pozdrawiam chór Immaculata. Zawsze tu byli, w każdą pogodę i nie opuścili ani jednej mszy. Dzisiaj po raz pierwszy bardzo was witam ciepło. Przyszła młodzież z gimnazjum, ze swoją panią, z Przysietnicy. Siostry i bracia, dzisiaj jest tu cała Polska. Jest Śląsk, bo wiem, że jest. Jest Warszawa, jest Kraków, jest Nowy Sącz, jest Krosno, Jabłonica. No to już nikogo nie ma. Tarnów jeszcze. Pozwólcie, że miał być jeszcze 10. kapłan, ale przesłał na nasze spotkanie list króciutki. Parafia rzymskokatolicka pod wodami świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, bazylika mniejsza, sanktuarium przemienia pańskiego.
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Nowym Sączu i byli żołnierze PPN, ulica Narutowicza 6, Nowy Sącz. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za nadesłane zaproszenie na uroczystą mszę świętą, która zostanie odprawiona w intencji księdza kapelana Władysława Gurgacza i poległych żołnierzy PPN na hali Łabowskiej w dniu 7 września 2013 roku. Gratuluję patriotycznej postawy wszystkim, którzy oddają cześć najpiękniejszym i najwierniejszym bohaterskim synom naszej drogiej ojczyzny Polski. Z powodu niemożności wzięcia udziału w tym wydarzeniu patriotyczno-religijnym życzę wszystkim uczestnikom tego spotkania Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Królowej Polski. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ksiądz Jan Piotrowski, proboszcz. Tu jeszcze jedna ściąga, dlatego się zagubiła. Tu i teraz, dzisiaj, pragnę z wami Boga prosić o wieczne zbawienie dla wszystkich żołnierzy prześladowanych, wyklętych, wyrzuconych, których miano zapomnieć, żeby cieszyli się niebem. A ci, którzy żyją, a wiem, że przynajmniej jeden z nich nie może tu być, ale żyje. Za tych, co żyją, siłę, łaskę zdrowia i należny szacunek i hołd. Ci odeszli na wieczną wartę, niech cieszą się niebem. Ale w szczególny sposób pragnę się modlić tu z wami o rychłą beatyfikację księdza Władysława Gurgacza i wierzę mocno, że dożyje tego dnia. Wierzę, że dożyje. Niech tak będzie. Jeden z kapłanów, który sprawuje tę mszę świętą, modli się za rozstrzelanych w Krakowie w więzieniu Montelupich, za wszystkich, którzy ich nazywali bandytami i przestępcami z Łabowskiej hali. A było to 14 września 1949 roku. Ksiądz Gurgacz, Stefan Balicki, Stanisław Szajna. To za nich ten kapłan modli się. My też wszyscy Bogu ich polecamy. Włączmy tą ofiarę to, z czym przyszliśmy. To, co bolesne, to, co cierpienie usiane, a i to, co jest szczęściem, radością ludzie z tego spotkania eucharystycznego. Uznajmy grzechy i prośmy o miłosierdzie Boga, byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Liturgię sprawujemy za wstawiennictwem świętego Melchiora Grodzieckiego, jezuity, tak jak ksiądz Władysław, męczennik. Kiedyś będziemy się modlić przez wstawiennictwo też męczennika
Władysława. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Melchior Męczennik osiągnął chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej muszę znosić niedolę aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeżeli odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Oto Słowo Boże. Według świętego Mateusza. O Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to,
Jak, ani co macie mówić? W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani bracia w kapłaństwie, kochane siostry, kochani bracia, ilekroć tu staję, doznaję wzruszenia, a jednocześnie umocnienia. Wiele się tu nauczyłem, za co Bogu dziękuję. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ta aklamacja alleluiatyczna z dzisiejszej liturgii ku czci świętego Melchiora prowadzi nas na samą górę, górę ośmiu błogosławieństw, bo to są słowa samego Zbawiciela. Nie zrażajmy się tym, co trudne, to, co boli, to, co jest cierpieniem dla sprawiedliwości, bo trzeba nam się przyglądać Jezusowi Chrystusowi i trzeba tak za Nim iść, jak szli ci, których wspominamy. Dzisiaj te słowa odnosimy do świętego Melchiora Grodzieckiego, jezuity, który tu na południu u naszych braci Czechów został zamęczony. I te słowa odnosimy do żołnierzy wyklętych, których pamięć chciano zamazać, aby zakryć swoje bestialstwo, swoją zdradę. A więc i do księdza Władysława, i do jego młodych przyjaciół, którym pomagał w tej walce. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii jakby jeszcze wzmocnił te słowa z aklamacji. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus nie zwodzi. Jezus mówi prawdę. I mówi do swoich uczniów, że życie na jego drodze będzie zawsze trudne. Jezus stawia wysokie wymagania. Sam mistrz przeszedł do końca, wypełnił wolę Ojca, a do swoich braci i sióstr mówi, żebyśmy szli za Nim. Tak było wśród jego uczniów, tych najbliższych, i tak było później wśród tych, którzy go naśladowali. Nie uciekali, ale stawali odważnie, świadomie, otrzymawszy łaskę męczeństwa i składali świadectwo życia. Jezus zobowiązuje nas dzisiaj. Nie bójmy się trudów. Nie bójmy się cierpień. Jest trudno. Ale w trudzie tej drogi zawsze jest pomoc Pana. Jego łaska.
dzisiaj te słowa Ewangelii odnosimy do świętego Melchiora Grodzieckiego z Towarzystwa Jezusowego, żyjącego w latach 1584-1619. Swoje pierwsze doświadczenia duszpasterskie zdobywał wśród ubogiej młodzieży w Pradze czeskiej. Po wybuchu wojny 30-letniej udał się do Koszyc, aby służyć jako kapelan wojskom polskim i czeskim. Po zdobyciu miasta przez Jerzego Rakoczego został oskarżony o zaproszenie wojsk Rzeczypospolitej na Morawy, by siłą tam przywrócić katolicyzm. Był torturowany, by wyparł się wiary. Pozostał wierny Chrystusowi i ślubom zakonnym. Jego nieugięta postawa, świadectwo przepiękne wzbudziło podziw wśród kalwinów, którzy tam żyli. To świadek Boga żywego. Siostry i bracia, historia jakby zatoczyła koło. I tu w tym miejscu, na tej górze, podczas okrutnej II wojny światowej, kiedy zwarły się na naszej ziemi dwa socjalizmy, brunatny i czerwony, stanął inny kapłan wśród chłopców, żołnierzy i też im pomagał z Towarzystwa Jezusowego. Ksiądz Władysław Gurgacz służył, uczył, spowiadał i sprawował Eucharystię, aby wiedzieli, dla kogo służą. Oskarżony jak święty Melchior Grodziecki wytrwał do końca, złożył jedno z piękniejszych świadectw kapłana na polskiej ziemi. Wytrwał do końca i też będzie błogosławiony. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy spotykamy się dzisiaj, tu, przy tym ołtarzu, Bogu Najlepszemu dziękujemy za kapłaństwo księdza Władysława Gurgacza, który zgodnie ze swoim sumieniem stanął przy tych młodych chłopcach, przy których była prawdziwa Polska. Polska wolna, Polska niepodległa, Polska suwerenna. Wrogowie naszej ojczyzny i narodu szargali ich godność i nazywali ich bandytami. To byli i są bohaterowie naszej umiłowanej ojczyzny Polski. Mieli być zapomnieni, wyklęci, ale my pamiętamy i zanosimy modły do Boga o ich wieczne zbawienie. A dla kapłana żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej o dar wyniesienia do chwały ołtarzy. I wierzę, że będzie błogosławionym ten, który nie ugiął się przed siepaczami komunistycznymi. Przy księdzu Władysławie Gurgaczu i jego chłopcach była Polska. To oni zasługują na naszą cześć i pamięć. I proszę was, mówcie ludziom, którzy są niedouczeni albo są hipokrytami, że to nie bandyci, to bohaterowie. Szczególnie zwracam się do młodzieży, do gimnazjalistów, do harcerzy. Młodzi przyjaciele, idźcie do swoich i mówcie, tam na tej górze umierali bohaterowie, kochali Boga
i Polskę. O, jak trzeba dużo czasu jeszcze, aby odbrązowić to, co zostało tak szpetnie zniszczone. W tym roku, 2 kwietnia, wspominaliśmy 99. urodziny księdza Władysława Gurgacza. Urodził się w Jabłonicy Polskiej, w ziemi krośnieńskiej. W tym roku, 24 sierpnia, wspominaliśmy 71. rocznicę święceń kapłańskich, które przyjął ksiądz Władysław Gurgacz z rąk księdza biskupa Kubiny w Częstochowie. Gdy odsłanialiśmy ten obelisk i poświęcaliśmy, było to we wrześniu, 11 września 1999 w samo południe o godzinie 12. W 50. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Władysława Gurgacza i jego żołnierzy. Dzisiaj jesteśmy tu przy tym ołtarzu pańskim, składając ofiarę Jezusa Chrystusa po raz 15. Przyszło mi tu stanąć. Nie wiem dlaczego, ale powiedziano wtedy: przyjdź i odpraw mszę świętą, bo duży niepokój jest wśród kapłanów. Więc stanąłem. Patrzcie, 99 rok. Było jeszcze dwóch kapłanów, ale kocham ich. Nie stanęli przy ołtarzu, bo się bali. Stali tam w krzakach. Ale z Komunią Świętą poszedłem do nich. A dzisiaj jest nas 9. Chcielibyście to przyjąć jako moje świadectwo. Chcę podziękować dla Państwa Teresy i Józefa Pach. Bo to oni mnie zaprosili poprzez pana ministra Antoniego Macierewicza. No i jak powiedzieli, że potrzeba, no to stanąłem jak żołnierz na warcie. I stanąłem tu dzisiaj też, aby Boga wielbić razem z wami. Jestem Bogu wdzięczny za tę szkołę, którą tu przechodziłem. W ubiegłym roku odprowadziliśmy wielkiego żołnierza Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, świętej pamięci Jana Witowskiego, na wieczystą wartę. Pamiętacie go? Pamiętacie ten apel, który tu stał? A ja go trzymałem za rękę i mówię: panie Janie, już czas kończyć. A on wszystko z serca i z pamięci. Bogu dziękuję, że mogłem na jego pogrzebie wypowiedzieć słowo pożegnania. Byłem na pogrzebie wielkiego Polaka, żołnierza, patrioty, wielkiego i sercem, ale i umysłem. To wielki umysł. Jakże Bogu dziękuję, że mogłem go słuchać, że spotkałem go na swojej drodze i niech Bóg będzie uwielbiony w nim i niech przyjmie go do chwały nieba. Pragnę jeszcze dzisiaj wspomnieć jednego żołnierza żyjącego, Józefa Witowskiego, który nie może tu być. Ale kiedy pani Maria odbierała krzyż dla księdza Gurgacza, był z nami. Żadnych butów nie mógł włożyć. Włożył tylko takie duże, największy numer walonki, bo jego nogi były jak banie. Trzeba wspomnieć tego człowieka. Bracia żołnierze, cześć i szacunek wam składam. Wdzięczność.
wyrażamy uszanowanie. Przechowujemy wdzięczną pamięć w naszych sercach i w naszych umysłach. Gdy dzisiaj staję tutaj, nie ukrywam, że boję się o kształt mojej Rzeczypospolitej. Trwa wielka walka w naszej ojczyźnie, wielkie zmaganie szlachetnych ludzi, broniących rodzinę i małżeństwo mężczyzny i kobiety, nazywa się w sposób haniebny i brutalny homofobami. A patologię moralną, o której wstyd mówić publicznie, nazywa się tolerancją. Siostry i bracia, rodzina jest w niebezpieczeństwie. Młodzieży kochana, odrzućcie straszliwe słowa, które nabrały nowej treści i fałszywej treści. Jedna jest miłość mężczyzny i kobiety. Nie ma innej. Tym ludziom trzeba pomóc, ale trzeba ich leczyć. Ale nie czynić z tego niszczenia ojczyzny. Genderyzm jest gorszy niż marksizm. Bo genderyzm to jest neomarksizm i neokomunizm. Forma się zmieniła, ale to diabelstwo trwa. Zło nazywa się dobrem, a dobro złem. Gdy zmienia się znaczenie pojęć i rozumienia tego wszystkiego, to siostry i bracia, to Sodoma i Gomora. A gdzie jest Sodoma i Gomora? Pod dnem Morza Martwego. A. Nie boję się powiedzieć słów jeszcze ważniejszych. Czy macie świadomość, w jakim dniu dzisiaj tu stajemy? Dzisiaj umiłowany Ojciec Święty Franciszek wezwał uczniów Pana na modlitwę i do postu. Dlaczego? Bo świat jest w niebezpieczeństwie. Bądźmy ludźmi świadomymi, odważnymi. Tego nam w mętnych telewizorach nie powiedzą. Zagrożony jest człowiek, zagrożony jest pokój świata. Dlatego tu dzisiaj też pamiętamy o modlitwie. Za Syrię, ale za świat. Siostry i bracia, to nie panika. To świadomość każe mi mówić. Świat w niebezpieczeństwie. Nam, uczniom Chrystusa, pozostaje modlitwa i post. A papież prosi tych silnych, żeby nie użyli siły na Syrię, bo gdy użyją tej siły, może być niedobrze dla innych. Mówię te słowa z odpowiedzialnością i z miłością i przyjmijcie je dla swojej świadomości wewnętrznej. Ja wiem, niektórzy się tego boją. Lepiej tego nie słyszeć. Ale trzeba być świadomym. Trwa, z przykrością to mówię, wielka walka z chrześcijaństwem, z Kościołem. Bardzo jesteśmy w trudnej sytuacji.
gdy niepewny jest los świata, gdy niepewny jest los Rzeczpospolitej, proszę was, uczmy się wierności Bogu, krzyżowi, Ewangelii, tak jak żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Toczy się walka z Chrystusem. Co 5 minut umiera chrześcijanin męczennik. 180 tysięcy rocznie męczenników chrześcijańskich. XXI wiek. Kto o tym mówi? Kto o tym pisze? Trwa walka z Chrystusem. Trwa walka z uczniami Chrystusa. A walczący z Chrystusem ukuli sobie hasło. Chrystus tak, Kościół nie. Tak wołają ludzie źli. Tak wołają ludzie, którzy nie mają nic wspólnego ani z Chrystusem, ani z Kościołem. Więc proszę was, po raz pierwszy o tym mówię tu na górze, stańmy zwarci blisko Chrystusa w Kościele. A słowa te wypowiadam pobudzony do głębszej refleksji po przeczytaniu encykliki Franciszka, ale jak mówią ludzie mądrzy, jest to encyklika napisana na 4 ręce. Benedykt XVI i Franciszek. I w numerze 22 tej encykliki czytam w ten sposób. Życie z wiary staje się życiem kościelnym. Wiara z konieczności ma formę kościelną. Wyznawana jest z wnętrza ciała Chrystusa jako konkretna komunia wierzących. Siostry i bracia, jeśli tu stajemy, jeśli mamy miłość do naszych bohaterów, jeśli mamy miłość do Chrystusa i Kościoła, to proszę was, z większą świadomością i z większą odpowiedzialnością stańmy przy Chrystusie i przy Kościele. Całym życiem, nie tylko na nabożeństwach, całym życiem, tak jak nasi bohaterscy żołnierze, oni położyli życie na jedną szalę. A przecież umierali, tak, za chrześcijańską cywilizację miłości. Przecież ci, którzy ich rozstrzeliwali, to byli ludzie, którzy głosili, że Bóg umarł. Wyzwalali ludzi z wiary, żeby nie żyli w zabobonie. Oni umierali i za chrześcijańską cywilizację, i za Polskę. Siostry i bracia, proszę was, niech to przesłanie rozlegnie się z tej góry. Obronimy Chrystusa w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie. A gdy obronimy Chrystusa, Polskę obronimy. I nie rozdzielajcie tej miłości. Walka trwać będzie do końca, aż Pan przyjdzie. A może Pan już jest w drzwiach? Bo Franciszek nie przypadkiem 13 października 2013 roku odda Rosję i świat pod opiekę Matki Bożej Niepokalanego Serca. Jeśli tak papież czyni, to warto się zadumać. Więc zanieście tę radosną prawdę wiary, że żyjemy dla Chrystusa, żyjemy w Kościele,
i żyjemy dla ojczyzny naszej matki. Jeszcze Polska nie zginęła, bo pamiętamy. Jeszcze Polska nie zginęła, bo wierzymy w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Alleluja! Przychodzi moment najważniejszy, żeby z tej ofiary była uczta. Proszę, abyście ci, którzy chcą być u komunii, podnieśli swoje szlachetne dłonie prawe do góry. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty najświętszy sakrament da nam moc tej duszy, dzięki której święty Melchior męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ofiara spełniona. Chwalmy Pana. Będę dzięki. Siostry, bracia, jestem szczęśliwy, że mogę być z wami. Bogu dziękuję za pogodę. Wam za przyjście. Szczególnie dziękuję kapłanom. Dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli Bóg pozwoli, przyjdziemy za rok. I za rok, tak jak mówił jeden z kapłanów zakonu jezuitów, stanie pomnik księdza Gurgacza w Krakowie. W tym roku miało być to za tydzień, ale choć pieniądze są, to okazuje się, że trudno wykonać na czas. Tak zatem za rok postaramy się, żeby było piękne odsłonięcie pomnika księdza Gurgacza w Krakowie. Zaprosimy może Radio Maria i Telewizję Drwam. No będziemy też prosić kogoś jeszcze więcej tu na Halę Łaboską, ale to na razie niech będzie tajemnica, aby tak było, a lepiej być zaskoczonym niż mówić, a nie zrobić. Za rok, 6 września, pierwsza sobota, o 11 będziemy tutaj, jeśli Bóg pozwoli. Teraz wiem, że jeden z kapłanów chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć i pani, która jest rodziną pana Legutko, wygłosi wiersz. Dostałem ten wiersz, tak zwany poprawiony do domu i mam go, nawet korzystam z niego. A dzisiaj będzie ten drugi wiersz. Wysłuchajmy tego, bo mamy tak piękną pogodę. No to proszę księdza, zapraszamy księdza. Witam serdecznie wszystkie panie, i te najmniejsze, i te średnie, i te najstarsze. Witam serdecznie wszystkich panów, tych najmłodszych, tych średnich i najstarszych. Witam wszystkich obecnych pleno titulo. Mojżeszu, zdaj im obuwie, albowiem ziemia, na której stoisz, jest święta. Tak powiedział Pan Bóg do Mojżesza. Rzeczywiście ta ziemia była święta, bo była uświęcona obecnością Boga. Polska cała, ziemia polska jest święta. Cała jest święta, bo to jest ziemia naszej matki, rodzicielki, która nas żywi i karmi. Bo to jest ziemia przesiągnięta krwią bohaterów i obrońców. Święte są nasze góry, Tatry, Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy i Tętu, Beskid Sądecki. Przeciągnięty krwią bohaterów, partyzantów z czasów wojny i z czasów totalitaryzmu komunistycznego. Niedaleko stąd kilometr w tamtą stronę. W 1944 roku zmarł młody partyzant Stanisław pseudo Bury. Iluż tu partyzantów legło na tej ziemi, na tej właśnie w tym Beskidzie Sądeckim. Wspominamy ich wszystkich, modlimy się, ale szczególnie wspominamy ojca
jezuitę młodego ojca Władysława Gurgacza, który był kapelanem partyzantów walczących w podziemiu z komunizmem i za to był torturowany, ale zachował się bohatersko. Nikogo nie wydał i został stracony na Montelupi w Krakowie. W kamienicy, gdzie mieszkam, na grobie kapłan na cmentarzu, na grobie swoich rodziców napisał takie zdanie: miłość nie umiera. Rzeczywiście miłość nie umiera. Ojciec Gurgacz Władysław był uosobieniem miłości Boga, Kościoła, człowieka, ojczyzny. I dlatego on jako uosobienie miłości nie umiera. Żyje w naszej pamięci, w naszych modlitwach. Będzie żył w książkach i w innych przekazach jemu poświęconych. Jest takie epitafium na cmentarzu, które mówi: można odejść na zawsze, byle stale być blisko. To napisał nasz poeta, ojciec ksiądz Twardowski. Moi kochani, ojciec Gurgacz i wszyscy bohaterowie po ludzku odeszli na zawsze, ale są blisko między nami. I ta msza święta to jest jakby namacalny dowód obecności tych wszystkich ludzi, bohaterów na czele ze swoim kapelanem, ojcem Gurgaczem. Inne epitafium mówi: nie umiera ten, kto trwa w naszej pamięci. Tak długo będą żyć partyzanci, bohaterowie ze swoim kapelanem, jak długo będą w naszej pamięci, w pamięci naszych i następnych pokoleń. O ojcu Gurgaczu dowiedziałem się od mojego księdza proboszcza z Ochotnicy Dolnej, księdza Wojciecha Zygmunta, który też należał do męczenników komunizmu. To wyjątkowy kapłan, wychowany w wielkiej biedzie w Gaboniu i jeszcze jako proboszcz w Żegieslowie po wojnie cierpiał głód, dosłownie głód chleba. Bardzo był zdolny. Po wojnie zdobył stopień naukowy, co było bardzo trudno. Znał parę języków, grał na fortepianie, malował, pisał. Pobożny kapłan i gorliwy patriota. Za to, że spowiadał księdza Gurgacza, był jego spowiednikiem, za to został zaliczony do bandytów, którzy chcą siłą obalić ustrój komunistyczny. Został aresztowany, przesłuchiwany, maltretowany, skazany niewinnie i odsiadywał wyrok swój w najgorszym więzieniu we Wronkach. Opowiadał mi, że 2 tygodnie stał w celi pojedynczej pokostki w kale ludzkim. Od księdza Zygmunta, mojego wielkiego proboszcza, dowiedziałem się także o młodym partyzancie nazwiskiem Durkalec, który był synem przedwojennego kapitana wojsk polskich i został zabity pod Prechybotu właśnie w Beskidzie Sądeckim. Jego rodzice prowadzili schronisko na Lubaniu, zostali aresztowani przez Niemców, wywieźli do obozu. Z obozu trafili do Anglii, ale z Anglii wrócili do Szczawnicy, do grobu, blisko grobu swojego syna. Z księdzem Zygmuntem Wojciechem bardzo często z Ochotnicy jeździliśmy do nich do Szczawnicy i słuchaliśmy ich opowiadań i graliśmy z nimi brydża, a to byli już staruszkowie blisko 90-letni. Warto było mi być dla mnie wikarym u księdza Wojciecha, bo ugruntowałem sobie u niego prawdziwy patriotyzm i prawdziwe ukochanie przyrody, zwłaszcza polskich gór, Tatr, Pienin, Gorców, Beskidu Sądeckiego czy Wyspowego. Jeszcze jedno epitafium przytoczę. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie z naszą nadzieją. Losem naszym wszystkich tu obecnych jest rozłąka, jest śmierć. Ale moi kochani, ale ta msza święta
ta obecność nasza, ten nasz patriotyzm, to jest nasza nadzieja, że kiedyś z tymi bohaterami spotkamy się tam po drugiej stronie w niebie u naszego Ojca. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję za jej zorganizowanie. Dziękuję za to, że tak dużo jest młodzieży. Oby zapamiętała przesłanie tej dzisiejszej uroczystości. Bo moi kochani, bo ta msza święta, udział nasz dzisiaj, czy tutaj w tym zorganizowanym spotkaniu jest szkołą. Szkołą miłości Boga, bliźniego i naszej ojczyzny. Za zmarłych partyzantów, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, za zmarłego księdza Gurgacza. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję bardzo. Pani Zuzanno, czy chciałaby Pani się podzielić z nami jakąś refleksją? Zapraszam do mikrofonu. Dziękuję, że Pani jest z nami. Może być Pani pewna, że od 10, kiedy to się zdarzyło, nie miałem wątpliwości, że to był zamach. I to jest oczywiste. Zginęli najlepsi synowie, bohaterowie nasi. No więc w związku z tym, że Pani tu z nami jest, jesteśmy z Panią i rozumiemy to, czujemy i modlimy się i prosimy o słowo do nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak mi niezręcznie za ołtarzem stać. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie z całego serca. Dziękuję w swoim imieniu i w imieniu mojej świętej pamięci męża, bo wiem, że to za jego zasługi. Tak. Tutaj jestem. Za jego walkę o przywracanie pamięci żołnierzom wyklętym. Tak, jedźcie proszę. Szanowni Państwo, kiedy myślę o księdzu Gurgaczu, myślę o poświęceniu się do granic samozatracenia. To zupełnie niesamowite dla mnie. Niesamowite przeżycie. Już od samego początku, od Częstochowy, gdzie złożył swoje życie za ojczyznę, na ofiarę za ojczyznę, która stała przed totalitarną II wojną światową i jej tragizmem. Aż po sam koniec, po męczeńską śmierć w Krakowie, na Montelupich, w więzieniu na Montelupich. Kiedy myślę o księdzu Gurgaczu, to zastanawiam się, kto takich ludzi wychowywał, skąd oni się biorą, skąd mają odwagę, skąd mają wiarę, skąd mają siłę, upór, czciwość wewnętrzną. Te wartości, do których się ciągle odnoszą, skąd to się bierze? I zastanawiam się nad jego domem rodzinnym, nad matką, ojcem, czy to oni, czy może ktoś spotkany po drodze, jak tutaj przed chwilą przede mną mówił ksiądz. Jakiś człowiek, który natknął. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Może tak, a może to po prostu Duch Święty. Może on już taki był, może się taki urodził. Urodził się i został taki niesamowity do samej śmierci. I kiedy myślę o księdzu Gurgaczu, to wydaje mi się, że czuję ten tragizm sytuacji, jego sytuacji, kiedy jego zakon odcina się od niego. Kiedy zostaje sam.
odchodzą od niego współbracia. Kapłan, który zostaje sam i który wierzy, że mimo wszystko służy słusznej sprawie. Mimo wszystko walczy do końca. Walczy o wiarę, o to, jak on tą wiarę czuje i rozumie. Szanowni Państwo, to jest niesamowicie ciężka sytuacja. To jest wyjątkowo trudny wybór. To trzeba mieć siłę jak hartowana stal. Ksiądz Gurgacz w swoich zeznaniach mówił: przyjmujemy również, jak wielką zbrodnią jest cyniczne nadużywanie wiary dla celów występnych, godzących w podstawy naszego życia, naszej pokojowej, twórczej pracy, która podnosi dziś chwałę imienia polskiego na całym świecie. Proszę Państwa, kłamstwo, począwszy od tytułu, a skończywszy na wnioskach, brak spójności logicznej, propaganda, jakże niestety ciągle żywa, która wraca, wraca z powrotem, mimo że minęło już tyle lat. Kłamstwo, które miało przemówić do nieświadomych ludzi. Oni mieli uwierzyć, że ksiądz był bandytą. Zbigniew Herbert pisał w jednym z fragmentów swoich wierszy: jak trudno ustalić imiona wszystkich, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Dlatego chcę przypomnieć, że wraz z księdzem Gurgaczem ubecy zabili Stefana Balickiego, Bylinę, Stanisława Szajnę, Orła. Obaj żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. I sądzony razem z nimi był także kleryk Michał Żak, który odszukał i wskazał miejsce, gdzie wrzucono do ziemi, bo trudno to nazwać pochówkiem, księdza Gurgacza. W grudniu 2008 roku w wywiadzie do dziennika mój mąż, Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział: państwo polskie nigdy nie może uchylać się od upamiętniania własnych ofiar. Jeśli będzie się uchylało, to nie będzie miało prawa oczekiwać poświęceń. Proszę Państwa, państwo polskie to my. To my pamiętamy. To my podnieśliśmy ten obowiązek, wzięliśmy go na siebie, o pamięci o tych, którzy zginęli, o przekazaniu tych pamięci dalej do naszych dzieci, naszych wnuków. To jest nasz obowiązek. I skoro tu już jestem, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą. Przygotujmy za rok listę żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Wszystkich żołnierzy. I odczytajmy tutaj ich imienia i nazwiska. Odczytajmy głośno, chórem. Przypomnijmy wszystkim. Oni są tego warci. Dziękuję bardzo. Od tych nieobecnych i im poświęcę po prostu taki jakby wstęp. Jak tylko może, jest tutaj z nami pan minister Macierewicz Antoni, który niezłomnie prawdy broni. To dzięki jego staraniom obelisk został poświęcony i postawiony. Drugą osobą, która była wspomniana, to pan Jan Witowski. Nie może już być tu z nami, ale przez wiele lat apel poległych prowadził, każdego po imieniu wzywał i prosił miłosiernego Boga, aby nam błogosławił. No i teraz przejdę do sedna.
Hala Łabowska, 7 września 2013. To już kolejne na Hali Łabowskiej nasze spotkanie. A na ilu jeszcze będziemy? Może zadajemy sobie to pytanie. Czy nas tu przybyło, a może ubyło? Co się w naszym życiu zmieniło? My tutaj przychodzimy, bo swoją postawą w ten sposób w dzisiejszych czasach o prawdę walczymy. Hala Łabowska niejedno wydarzenie pamięta, ta ziemia krwią niewinnych przesiąknięta. Historia upomina się o tych bohaterskich ludzi, a w rządzących strach budzi. Musimy godnie zastąpić tych, co w słusznej sprawie walczyli. Oni do końca wierzyli, że dopóki my żyjemy, jeszcze Polska nie zginęła i będziemy dbali o to, by prawda zwyciężyła. Ksiądz Władysław Gurgacz, niech będzie dla nas wzorem do naśladowania, bo trudne są czasy, a władza uważa, że prości ludzie nie mają nic do gadania. Wiele się wokół nas dzieje, ale każdy z nas myśli już o kolejnym spotkaniu i ma nadzieję, żeby doczekać mszy świętej przy ołtarzu w lesie, bo piękne przesłanie spędzona tutaj chwila niesie. Nieważne zmęczenie i trudy podróży, bo każdy z nas, mały czy duży, chce być naocznym świadkiem historii i mieć swój udział w naszej wspólnej wiktorii. Cieszy każdego to tutaj wspólne przebywanie wśród naszych seniorów i kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę i jej przetrwanie. A prawdy wciąż tak mało słyszymy, bo wokół nas panuje fałsz i zakłamanie. Kiedy się rozejdziemy, to przy schronisku będzie czekał pan dyrektor szkoły w Maciejowej i chętnych poprowadzi do obozowiska, w którym partyzanci tu biwakowali. To jest 15 minut od tego miejsca pieszo, ale wyjdziemy spod schroniska, żeby się nie pogubić, dobrze? Pięknie. Mam tu jeszcze kilka książek i moich kazań. Może przekażę tym, którzy tu są po raz pierwszy. I kapłanom, którzy są po raz pierwszy i może młodzieży. Ale to potem na końcu rozdamy to tak, jak to, co zostało jeszcze. Jeśli powiem, że jestem szczęśliwy, to za mało. Bardzo szczęśliwy. Dziękuję wam. Dziękuję za spotkanie, za umocnienie wiary, za tę nadzieję. No i róbmy wszystko, żebyśmy się mogli spotkać, a Pana Boga prośmy, żeby nam dał tę łaskę. I żeby tak było pięknie jak dzisiaj. No i który to jest 14? 60? Który dzień? W Krakowie? Niedziela. 14 niedziela w Krakowie. Godzina 12. Godzina 12 jak Western, samo południe. A więc będziemy starali się być też w Krakowie 14 z radością. Niech Pan ma wynagrodzi. Niech was prowadzi. Tylko się nie lękajcie trudnych spraw. Idźmy za Chrystusem. Idźmy z Jego łaską. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju. Ofiara spełniona.
Bardzo dziękuję za to, co pan zrobił. Także faktycznie, żeśmy się poznali. Dużo zdrowia.